Czyli wszystkich wydał. Ministra, bo jeszcze później miałbym trzy pytania. Nie ukrywam, że pytania, czy może do dyskusji, raczej będą dość trudne. Ale pierw prośbę, bo chciałem skorzystać z okazji wizyty pana ministra w Radiu Maryja. Chodzi mi o niezbyt odległą przyszłość, to znaczy konkretnie data 4 listopada, bodajże wtedy będzie 222. rocznica rzezi Pragi, dokonana przez wojska Suworowa w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 roku. Otóż nie tak w czasie poprzednich rządów, nawet była tam dość duża afera, bo jeden tam wpisano w przewodnik dla Rosjan właśnie tą datę i na skutek protestów ambasady rosyjskiej to zostało wykreślone. To chodziło tutaj o wydruki dla Rosjan. To wydaje mi się, i w wielu publikacjach i wielu historyków mówi o tej bezprzykładnej rzezi, że ona nie jest upamiętniona. Jeżeli mówimy o pamięci historycznej, o jakiejś polityce historycznej, to jednak nawet w samej Warszawie te potworne wydarzenie, gdzie wymordowano chyba około według różnych źródeł do 20 tysięcy mężczyzn, kobiet, dzieci, siostry zakonne gwałcono, zabijano księży, zakonników. No, to był bezprzykładny mord na tamte czasy w Europie. Nawet oficerowie rosyjscy Suworowa, wielu się sprzeciwiało, niemniej pijani kozacy tego dokonali. Czy to mogłoby, czy pan minister gdzieś mógłby sobie to, przepraszam, że tak powiem wprost, zapisać, żeby spróbować ten temat poruszyć? Bo on jest w mojej ocenie, jak powiedziałem już, wielu historyków jakby zapomniany. Tam jest tablica pamiątkowa bardzo skromna, staraniem księdza biskupa, już w tej chwili nie pamiętam nazwiska, która została tam na Pradze wystawiona, ale to wszystko jakby mało. O tym się nie mówi. O tym się nie mówi, ale jeżeli mamy tutaj jakąś tą politykę historyczną prowadzić, no to pamiętajmy o takich rzeczach, tak tragicznych. Oczywiście to nie jest pretensja do pana ministra, to jest tylko prośba, gdyby można tak, było. Panie tak? Krzysztofie, przechodzimy do pytań. I teraz mam takie pytania. No, pan minister tutaj mówi tak, o rodzinie, o religijności, o kulturze, wspomina o poprawności politycznej, o relatywizmie. I teraz wrócę jeszcze do tej wizyty pana prezydenta Francji w Watykanie u papieża i pana ministra na mszy. Mnie się wydaje, że tutaj po prostu, tak jak ksiądz ojciec tutaj słusznie ma wątpliwości, i po prostu dbają o swój wizerunek. Skala oburzenia była tak duża, że socjaliści poszli do kościoła, tak jak powiedział Henryk IV kiedyś, że Paryż wart jest mszy, ale to tak na marginesie. Druga sprawa, teraz w świetle tego, co pan minister mówił, jak tu nam chciałbym się odnieść, wczoraj była wspaniała audycja, rozmowy niedokończone do sprawy Wołynia i tutaj do tej poprawności politycznej. Ja bym chciał powiedzieć, jak ja to odczuwam. No wiadomo, pan minister zabrał głos w sali sejmowej. Tam była mowa o tej dacie uchwały, to zostało przesunięte. Pan minister był zwolennikiem obchodzenia tej uroczystości, tej rzezi, data była ta 11 lipca, przesunięcia. Ze względów politycznych, nie chcę mówić tu o poprawności politycznej, ale takie skojarzenie mi się w pewien sposób nasuwa razem z 17 września. I teraz jak to ma się do tego, co pan minister mówi? Druga sprawa, no ja to tak odczuwam przynajmniej. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć, jeżeli mamy żyć w prawdzie. No, pan prezydent w czasie tej rocznicy wołyńskiej, owszem, był pod pomnikiem, złożył kwiaty, ale bez tej asysty. To tak jakby wyglądało, jakby czegoś się wstydził. Prezydent Ukrainy, tak? O tym pan mówi? Tak. Ja tutaj, tak to przepraszam, panie ministrze, ale tak to odbieram tą politykę historyczną. Trochę tutaj coś jest nie tak, no bo my tutaj, no wiadomo, musimy mieć przyjaciół, to są jakaś geopolityka i tak dalej, ale musimy też żyć w prawdzie. Jeżeli mówimy o rodzinie, o religijności, o kulturze, to też no trzeba tych Wołyniaków, te rodziny jakoś upamiętnić.